Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi, dzisiaj na lotnisku Warszawa-Modlin, bo przybywają również i pielgrzymi z Włoch, którzy będą we Florencji, tam koło Iłży, w pustelni, modlić się przez te następne dni. To pierwsi pielgrzymi, więc dzisiaj ich witam serdecznie w Modlinie, ale oczywiście piątek, więc zabrałem i pierwszy piątek miesiąca, zabrałem również krzyż Pana Jezusa, aby tutaj też kogo spotkać. Mogę pobłogosławić tych, którzy wracają z podróży, wracają do Polski, tych, którzy wybierają się może poza Polskę, aby mogli przyjąć też błogosławieństwo, jeśli ktoś chce. Dlatego dzisiaj tym bardziej w tym miejscu, witając przybywających pielgrzymów z krzyżem Pana Jezusa i błogosławiąc wszystkich tu spotkanych, tutaj na lotnisku.
Uniosłeś się wtedy złudnej uciechy, innego szczęścia znalazłeś zdrój. Dziś cały jesteś tylko dla niego. On jest na zawsze twój. Trudności życia już cię nie zwiodą. Cierpliwie dźwigasz ciężar i znów. On zaś dla ciebie jest drogowskazem. Zostanie zawsze twój. Bóg swą miłością ujął twe serce, ty zaś wyzbyłeś się dlań wszystkiego. Odtąd podążasz jego śladami i żyjesz tylko dla niego. Bóg swą miłością ujął twe serce, ty zaś wyzbyłeś się dlań wszystkiego. Odtąd podążasz.